Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj wstałem wcześniej, bo wstałem przed 5, żeby zrobić fajne foty i myślę, że na tym się dzisiejsza sesja zamknie. Chciałbym mieć trochę więcej lepszych zdjęć, mam dużo, ale mimo wszystko. I mam do dyspozycji dwa drony, pożyczył mi kolega, a mianowicie Szymon Mavica 3. Mam też trójkę Pro. Zrobimy kilka zdjęć, dwie miejscówki. Pierwsza to będzie okiennik o poranku, właściwie o wschodzie słońca niemal. Jest bardzo nisko światło. Chciałem uchwycić właśnie to niskie światło, a później pojedziemy w jeszcze ciekawszą miejscówkę, dlatego że tam mamy dwa albo nawet trzy kumulacje trzech obiektów w jednym. Zapraszam Was bardzo serdecznie, to powinna być ciekawa sesja, także nie ma co zwlekać, lecimy, słuchajcie, bo słońce nie będzie na nas czekać, a na razie jest bardzo fajnie i nisko. Let's go! O tej porze jest 14 stopni, jest kurczę tak zimno, ale ja też czuję taką mega radochę, jeżeli chodzi o sesję, bo mogę dla siebie polatać, po pierwsze, i zrobić to, co ja chcę, a po drugie mam bardzo fajne takie warunki, naprawdę są rewelacyjne te warunki. Robię dzisiaj eksperyment, a mianowicie po 5 fotek B. I zobaczymy, która wyjdzie najciekawiej. Na razie to jest takie mega lightowe latanie o poranku, jedyną trudność stanowiło wstawanie. Muszę też troszeczkę uważać, bo tutaj sobie kadruję, a tutaj trzeba też popatrzeć, żeby nie wlecieć na przykład w drzewo, nie? Ale jest mega, super sprawa. Dobra, słuchajcie, wystarczy, będę lądował, zrobiłem takie fotografie jak chciałem, wszystko wygląda ok. I pojedziemy na drugą miejscówkę, bo tam szkoda światła, tu jestem bliżej domu, a tam jednak jest 20 minut jazdy, więc zrobię jeszcze jedno zdjęcie i de facto będziemy lądować, ok? Na nową miejscówkę pojechaliśmy w Dolinę Wodącej. Fantastyczne, dzikie miejsce, niewiele osad jest w okolicy. Genialne wzgórza i skały i naprawdę klimat niesamowity. I to, że miałem do dyspozycji obiektyw zarówno 3 razy, jak i 7 razy, czyli 70 ekwiwalent milimetrów i 160 ekwiwalent, to po prostu absolutna petarda. Jeśli chodzi o zdjęcia, to na pewno wykonywałem tutaj sekwencję AEB, 3 lub 5 fotografii na jedno zdjęcie. W niektórych przypadkach, jak było bardzo ciemno, zrobiłem nawet 10 fotografii i ekspozycję układałem i na niebo, a także na główny obiekt. Jestem dość zadowolony, może nie całkowicie, bo dałoby się zrobić to lepiej, może trochę lepsze światło by się przydało, ale mimo wszystko było bardzo fajnie. Słuchajcie, słońce już jest wysoko, jest tak około godziny 7. Jestem bardzo zadowolony z tej sesji, polataliśmy 2 pakiety i wystarczy, nie ma co przesadzać. Zestaw jest super, szczególnie Mavic 3 Pro z tym kontrolerem DJI RC Pro. Najlepsze, co sobie można wymyślić i naprawdę dobrze to działa. Oczywiście są jakieś drobiazgi, ale ogólnie jestem zadowolony i zasięg jest bardzo dobry i też dynamika i kompresja, jakby się latało helikopterem po prostu. Rewelacyjnie jest i myślę, że takich sesji muszę robić troszeczkę więcej. Bardzo dziękuję też Szymonowi za to, że wypożyczył mi DJI RC Pro. No i też zachęcam wszystkie osoby, które zaczynają do mojego warsztatu online darmowego dotyczącego pierwszych kroków z dronem. A osoby, które potrzebują czegoś więcej, znajdą też warsztaty premium. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Już ponad 11 tysięcy ludzi skorzystało z tych doświadczeń, wiedzy, którą tam zawarłem. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia, widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Cześć, trzymajcie się, ja idę się kimnąć, a później biorę się za edycję tego materiału. Pa, pa.